Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. Kochani, to już jest w sumie chyba poniedziałkowy odcinek. Jest to poniedziałkowy odcinek, gdzie już jest po takim większym hypie, jeżeli chodzi o tą grę. Dlatego w tej chwili, jeżeli chodzi o fabułę, no to fakt faktem, zrobimy sobie jeszcze jeden odcineczek. A potem troszeczkę zluzujemy i znów wracamy do odcinków dwóch na dzień, ponieważ no, cztery odcinki to jest dosyć sporo. A po drugie, chciałbym teraz też tą grę troszeczkę zagrać w swoim tempie, czyli chciałbym troszeczkę poeksplorować. Wiadomo, że na odcinkach nie będzie się non-stop działo coś nowego, dlatego mam nadzieję, że w sumie też wam pasuje ten sposób rozgrywki, że będziemy sobie razem tutaj ten świat poznawać. Myślę, że Dying Light zagości na dłuższy czas na kanale, podobno jest tu 500 godzin. Czy to prawda? Zobaczymy. Kamizelka technika, no, ale tylko zielona. Bez szału i bez rewelacji. Tutaj nie ma wejścia. Więc możliwe, że będzie z jakiejś innej strony. Więc dzisiaj sobie jeszcze dokończymy, ale od następnego odcinka myślę, że lecimy full z eksploracją i z questami pobocznymi. Oj, chyba noc już minęła. No oczywiście, że tak. Minęła nocka. No, więc mam nadzieję, że wam to będzie pasować. Sophie, co się dzieje do cholery? Zgłoś się! No ale tu wejścia żadnego chyba nie było. Jedynie co możemy zrobić, to przejść tędy. Możliwe, że tędy będzie jakieś wejście na górę. A, ty Aiden, wiem, że nie lubisz się wspinać. O, dobra, przeżył. Zobaczmy, czy jest tu jakieś wejście. Jest wejście na górę. I możliwe, że tam właśnie znajdziemy Sophie. Możliwe, że to w tamtym miejscu znajdziemy Sophie. No, a patrząc na to, że teraz mamy taki spokojny odcineczek, to w sumie powiem wam dokładnie, jakie mam zażalenia do tej gry. Zażalenia mam takie. Gra powstawała bardzo długo i niestety jest niedopracowana. Jest wręcz mocno niedopracowana, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Myślę, że mechaniki również tutaj kuleją. Może nie jakoś super, ale no jednak kuleją. Więc to też jest minus, jeżeli chodzi o Techland. Gra robi długi czas. No kurka wódka. Czy ty nie umiesz się wspinać jak człowiek? Grę naprawdę bardzo, bardzo długo robili, więc no czas mieli, jeżeli chodzi o to. Myślę, że troszeczkę za szybko wypuścili Dying Lighta. Może jakby było więcej patchy. Kurde, już myślałem, że się zabijesz. Wszędzie jest kurde drut kolczasty. Ale jakbyśmy się tu dostali, to może na górę byśmy wleźli. Popatrzcie, jeżeli byśmy sobie skoczyli tędy. On ma problem z tym skokiem. Ewidentnie ma problem ze skakaniem. W ogóle dzisiaj przyszedł mi zasilacz. Dzisiaj, czyli w sobotę, bo w sumie wy jak to oglądacie, to jest poniedziałek. W sumie bardzo się zdziwiłem, że w sumie Impuls działa w niedzielę. No, ale wracając do tych moich zastrzeżeń w stosunku do tej gry, to no właśnie za szybko. Brak animacji, dużo takich rzeczy, które są zrobione na odpierdziel. Pójście na łatwiznę ze strony Techlandu też mi się nie podobają. Nie rozumiem hype'u, który tutaj powstał na temat tej gry, że ona jest taka świetna, zarąbista i tak dalej, bo nie jest, nie oszukujmy się. Ja jestem fanboyem, jeżeli chodzi o Dying Lighta, ale ja to nawet widzę, że ta gra nie jest jakaś rewelacyjna. Naprawdę nie jest rewelacyjna. Dobra, może jak ja przejdę tędy, skoczę tam. Dobra, już widzę. Dopiero teraz się pokapowałem, co tutaj trzeba zrobić. Tam jest jakieś przejście. Czy ja mam jakieś tutaj wejście, czy nie mam wejścia? Czy ja mogę tą drabinę spuścić? Mogę. No i właśnie o to chodzi, że na przykład takie rozwiązania mi się naprawdę w tej grze podobają. I to nie jest tak, że ja próbuję znaleźć coś na siłę, żeby tylko tą grę skrytykować. Nie, nic z tych rzeczy. Nadal uważam, że gierka jest świetna. Jeżeli przynajmniej chodzi o
To sam ten klimat tej gry. Ale naprawdę pójścia na łatwiznę, bo on takie bugi, no to już bez przesady. Naprawdę mogliby troszeczkę się z tym postarać. Ja rozumiem, że Dying Light 1, no w sumie 7 lat tam był robiony i tak dalej, nadal ma jakieś bugi. Ale naprawdę, no tutaj to już czuję, że po prostu było na siłę zrobione wszystko. Po prostu, żeby ta gra tylko w lutym wyszła i tyle. Dlatego, no mówię, mam do nich żal, że tak to spartolili. Jeżeli chodzi o fabułę, też jest dziurawa. I to bardzo w niektórych momentach. Dobra, dwa inhibitory wpadły. Mamy jedno następne ulepszenie. Wiecie co, może chodźmy teraz trochę w ten poziom zdrowia. Zawsze troszeczkę więcej HP-ków. Jakiś wspomagacz odporności. U, ile tam jest rzeczy? Ja chcę tam wejść. Co tu jest? Tu jest nic. Tylko jest jeden koszyk. No właśnie, no i też chciałbym jeszcze polatać w tej grze tak bardziej w nocy, poeksplorować te różne zaciemnione miejsca i tak dalej. Już wiemy, że tam musimy iść, ale my sobie tu poobszukujemy jeszcze. Jest safe? No ale pusty. Bez szału i bez rewelacji. Nic w sumie do zlutowania konkretnego tu nie było. Ale nadal mnie interesuje, co tutaj można w sumie zrobić, jak tam przejść. Tam jest coś zabite dechami. W sumie jedyną nadzieją na przejście tam jest albo jakiś właz. Albo dostaniemy jakiś klucz, to też jest bardzo prawdopodobne. No bo tu przejścia nie ma żadnego. No i tu też nie. Dobra, chodźmy już do głównego zadanka. Tu Aiden. Twoi ludzie nie żyją. O kurwa. Cholera, Aiden. Akurat zaczynałem cię lubić. Przyprowadziłeś tu espeków. Pomagałem wam. Zdradziłeś nas. I zabijemy cię za to. Pomagałeś sobie i Aitorowi. Nam tylko przy okazji. Na co czekacie? Nie wiecie, co robić? Barney! Barney, czekaj! Nie chcę was zabijać, typy. Ja mam to w dupie. Nie będę was stłuchł. Zamykamy. No. I patrzcie, na przykład to też. Jeżeli chodzi o Dying Light, no co, oni sobie drzwi nie potrafią otworzyć? Nie chcę was zabijać, typy. Typy, nie chcę was zabijać. No wsadę, ale to później. No i po co ci to było? No, dawajcie. Au. No. Au! I po łbie się kierą. No, już jednemu naskoczyłem. Teraz ty? No, po co ci to było? Nie chciałem was zabijać. Nie chciałem was zabijać, co wy jesteście winni. Au! Teraz cię mam, sukiencynu! Leż, gnido. Tepek! O nie, trup mi zablokował. Możesz mi naskoczyć! Bon. Kolejny łepek. Nie wiem, jak ty gadałeś bez głowy, ale dobra. Powiedzmy, że ci wierzę. Po co wam to było? Panowie, po co wam to było?
To nie jest bezpieczna strefa? Nie, to nie jest bezpieczna strefa. Ale nic tu więcej nie widzę do wzięcia i to mnie martwi. A, jednak jesteś lek, dobra. Trzy apteczki. To se wezmę. Jak najbardziej. Nie chciałem was zabijać, wy mnie zaatakowaliście, macie za swoje, trudno. Mówi się Arrivederci Roma. Bo widzę, że tutaj mieszkania warszawskie pięknie nowe zrobione są. Całe 10 metrów, tam 10, 5 metrów kwadratowych. Kawalerka dla rodziny. Dobra. Kurwa, ty. No tak. Szukam Sophie! Sophie! Cholera, nie chodzi o ciebie! Z drogi! Cholery bastą! Chodź! Chodź! Herman, ja cię nie chciałem zabijać. Naprawdę wierzę, że ty nie jesteś zły facet. No jak? Nie ma. Herman, odpuść. Daj mi pogadać z Sophie. Au. Oh, wow. Nie da mi się uleczyć, co? Da mi się uleczyć. O kurwa, jak on tłucze, dziad jeden, no. No jak? Herman, uspokój się, przecież ja ci... Ała! Bo ja ci zrobiłem takiego. Herman. No jak? Kurwa, ale ty masz walnięcie, dziadu mały, no. Umrę. Może umrę, ale drugim razem cię zabiję już. Kurwa. Jaki on jest silny. To jeszcze raz. Jak to jeszcze raz? Wytwarzanie. Apteczki. A może by go zatkać czymś innym? Na przykład mołotowem? To nie jest złe. Ale zróbmy sobie troszeczkę tych apteczek zwykłych. Ja wiem, że to jest w sumie takie marnotrawstwo troszeczkę, ale dobra. Ja go zrobię inaczej w tej chwili. Mam mołotowy? Nie mam mołotowów. Ale mołotowy już w tej chwili mam. Dobra, mięsa przynęta jest mi niepotrzebna. O. I tak, właśnie, jeszcze jedno. 29-30. Czy ja mogę to ulepszyć? Poproś o pomoc, wytwarzanie. Modyfikuj. Daj mi ogień. Daj mi ogień. Dwa razy ogień chcę, poproszę. O, dziękuję. I pyk. Talizman, jakiś pakiet inhibitorów, ale to już w sumie jest takie poboczne. Dobra, chcę mieć to. To ma więcej DPS-a i podpalenie. Zobaczmy, Herman, teraz, czy będziesz cwany. Pomijmy to trochę. To już widzieliśmy. Pal się, gnoju. Herman, odpuść! Daj mi pogadać z Sophie! Jaraj się, gnoju zasrany! Po co ci to było? Ja się może spalę, ale i ty się spalisz. No.
Żeli papą, kurwa, jego w dupę mać. Po co ci to było, Herman? Po co ci to, Herman, było? Po co? Po co? Po co, ja się pytam? Wystarczyło poznać swój słaby punkt. W sumie no właśnie na tym polega walka w Dying Light. Podpal dziada i zabij. Zawsze we właściwym miejscu. Mhm. Jak my się tam dostaniemy? A, dobra, już wiem, jak my się tam dostaniemy. A jednak nie. Znaczy, w sumie już wiem jak, ale... Nie zmienia faktu, kurde, jestem zły, bo w sumie nic nie zrobiłem. Ale no wiadomo, mój wybór miał jakieś znaczenie, niestety. Jakbym tu nie przychodził, to pewnie Herman by żył. No. Barney, młody. Znajdź Barneya. No dobra, ale co mi tu więcej o tym powiesz? Skąd się tu wziąłeś? Mam szósty zmysł. Wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Barney chciał cię zabić. To znaczy, że coś ukrywa. Coś związanego z Lucasem, albo gorzej. Co masz na myśli? Morderstwo komendanta, a teraz przejęcie wieży z wodą. To nie przypadek, Aiden. Barney od dawna chciał wyjść z cienia swojej siostry i samodzielnie uwolnić Villedor od stróżów prawa. Spróbuję go znaleźć. Bądź ostrożny. Pójdę ostrzec Aitora. Bądźmy w... Nic nie klikałem, żeby nie było. Po prostu dubbing się spieprzył. I widzicie, właśnie, no i o to chodzi. I tej postaci nie ma. Ach, żeby jeszcze zrobili, nie wiem, animację, że się odkręcam i on tam skacze i tak dalej. Dobra. Serio, to bym zaakceptował. Bo to nie jest teleport po prostu postaci i tyle. Teleport, nawet nie jest teleport. Po prostu to jest, no dziwne. Naprawdę tak... Barney? Wyłaź! No chodź! Znajdę cię! No, teraz mogę to otworzyć, tak? Teraz jednak mogę to otworzyć. No to czyli nie dało się tam wejść wcześniej. Aiden, bądź miły, to strzelę ci w łeb. W przeciwnym razie będziesz zdychał powolutku, więc... To ty będziesz zdychał, Barney! Miałeś go zatrzymać, nie zabić. Daj mi broń. Oddaj mi ją, bracie. Wiesz, co robisz? Tak odpłaca cię za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Walczymy o przetrwanie. Bez wody bazar nie przetrwa nawet miesiąca. Stróżowie nie pomogą. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli, jak giniemy. A ty jesteś z nimi. Nie obchodzimy cię. Powiedz, dlaczego mam cię nie zabić? Strzelaj! Na co czekasz? Możesz spróbować. Kurwiasz mnie, naprawdę mnie wkurwiasz. Możesz spróbować, trudno, to najwyżej zginę. Spróbuj, ale najpierw powiedz, kto zabił Lucasa? Devil myśli, że to my. Pośpiesz się. Strzelaj! To twoja ostatnia szansa, Sophie. Mów, kto go zabił, zanim wyważę te drzwi! Mogę cię zabić tu i teraz, ale na razie potrzebuję cię żywego. Przekonamy się, jak długo. Wiecie co? Ta Sophie to jest chuja warta, bo tak, zginął jej przyjaciel w sumie, ten duży, o. Herman, czy jak on tam ma, nie wiem. Duży but. Zginął, a ona nawet kurwa się nie zapytała, co z nim nie tak. Serio, czy żyje, czy coś? Nic, zero, nul? Naprawdę, po prostu szok. Nie lubię już jej. Ewidentnie jej kurde nie lubię. Więcej już bym jej nie pomógł, nie ma takiej opcji. Przyjaciółka zafajdana. Przyjaciółka zafajdana. Dobra, cegły to ja nie chcę. Tu gen jest włączony, ale tak, jeszcze chciałbym dojść jakimś cudem do tamtego pomieszczenia. Co to jest za quest? Kontaktuj się z Aitorem, no dobra. Tam mam iść? O, tam pójdę. Aitor, miałeś rację. Sophie i Barney chcieli mnie zabić. Dostałem wiadomość od Hakona. Dobrze, że nadal jesteś cały. Spotkaj
spotkajmy się u mnie na stacji metra. Przegadamy dalszy plan. Okej. Dobra, ale z racji tego, że w sumie i tak mamy się spotkać z Aitorem. Brawo! I tak się właśnie kończy, kurde, używanie liny. Dziwne to jest, naprawdę to jest dziwne. Dziwnie się porusza ta postać w tym parkurze. I nie bardzo mi się to podoba, powiem szczerze. Nie bardzo mi się to podoba, no ale dobra, mamy w sumie teraz taki ciąg wolnych zdarzeń. Czy ja tu mogę już wejść? Nie mogę tu wejść. Chciałem wejść po drugą, na drugiej stronie, czy po drugiej stronie. Tylko tak, pytanie jak tam wejść? Dobra. Chciałem, że to zafajdana lina, ale... Tak będzie, to się okaże. Ty się nie możesz po niej wspinać, czy możesz? Nie możesz się po niej wspinać, możesz się tylko rozbujać. O kurka, wódka, to tam trzeba się roz... To tam trzeba się wspiąć. No dobra, to testujemy. I do tyłu. O, udało się, wow, za pierwszym razem. Nie licząc na tego pierwszego, ale... No widzieliście co on zrobił? Widzieliście co on zrobił? Aiden. No i boję się tu skoczyć, bo wiem, że zaraz się spierdolę. No właśnie. O tym właśnie... O, przeżyłem. O tym właśnie mówiłem. Że naprawdę to jest dziwne. To, co robi ta gra, jest dziwne. W Dying Light'cie jedynce ja mogłem robić parkury bez problemu. Jakieś tam hopki, banuhopy i stropy i tym podobne. Tu już się tego nie da zrobić. No, wejdź, Aiden. Nie świruj. Opa, jestem. Dobra, czy ja tu mam jakiś... Nie mam chyba, prawda? Tutaj nie ma żadnej drabiny. Kurde. O. Dobra. Przechylmy to dziadostwo. Tylko gdzie mam tu skoczyć? To jest pytanie za milion punktów. To tam? Czy kogoś tu popieprzyło? Czy kogoś tu posrało? Naprawdę mam tam skoczyć? Jeszcze się spieprzę. Dopatrzę, czy nie ma żadnych żółtych punktów, bo mówię, Techland bardzo lubi te żółte znaczki, wręcz bym powiedział aż za bardzo. Jedne żółte znaczki, które widzę, to są tutaj, ale czy ja tu mogę skoczyć? Miałem wątpić. Po coś tutaj ta wyskocznia jest, tylko znając życie, to się zabije, więc... No nie, nie ma opcji. No oczywiście, pewnie. Angry noises. Zero angry noises. No, muszę tam wejść, choćby nie wiem co. Jeszcze raz. Do trzech razy sztuka. Dobra, może jednak tam na tą pseudo rurę trzeba wskoczyć, nie? Zobaczymy. Jak Spider-Man. Cyk, jestem. O ile się teraz nie spierdzielę, to będzie git. Dobra. Naprawdę? Aha, no dobra, teraz zrozumiałem co to było i co tu było trzeba zrobić, ale jestem na górze. Cóż to jest? Skrywka nocnego biegacza. Dzień dobry. Przeszukaj. Duperelki. Musimy gena uruchomić i będzie git. Będziemy mogli sobie włączyć nockę. Dobra, mamy odblokowaną kryjóweczkę. Tam da się jeszcze wskoczyć. Ja jestem niemalże pewny. Ale ja chcę czekać do nocy. W nocy jakoś widoczność powyżej ulicy jest naprawdę spoko. Wydaje mi się, że to jest lepsze niż w dzień. Widzicie? Bo nie ma słońca, nic z dupy nie zawraca i tak dalej. Muszę zobaczyć, czy ja tu mogę wyskoczyć. Myślę, że dam radę przeskoczyć. Muszę się dobrze rozpędzić.
Zobaczymy. O, skoczyłem. Udaje się. Zrzut wojskowy THB 22B. Co tutaj znajdziemy? Bryczesy wojskowe. Jakiś dostęp. Morfinka. Dobra, zobaczmy, co to jest za klucz dostępu GRE. Sprzęt wojskowy. Możesz używać do ulepszenia narzędzi. Udaj się do rzemieślnika, aby ulepszyć narzędzie. No spoko. No dobra, tylko tak. Tu już nie zaskoczymy, nie ma opcji. Teoretycznie mogę na linę zaskoczyć i wyjdzie na to samo. No właśnie, muszę jeszcze pamiętać, że ja w sumie nie mam... Dobrze, tylko jeden punkt. Dobrze, to tylko jeden punkt. Naprawdę. Tylko teraz się drepię na górze. No dobra. Trochę tego nie rozumiem, czemu on nie chce zejść. Czemu ty nie chcesz zejść po tej linii? Genialny. Tego nie znałem. Ten trik był dla mnie nieosiągalny. Dobra, zejdźmy tu poniżej. Jest też jakiś zarażony. Wolałbym się nie pakować na żadne sesje tutaj z nimi. Więc może sobie najpierw znajdźmy jakiś dobry punkt, gdzie chcielibyśmy sobie pójść. Tu jest jakieś nieodkryte miejsce, a tu jest mroczny zaułek. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy w ten sposób. O. Oj, Aiden, ty nie lubisz pod górkę, co? Zombiaki to lubią, ale ty nie lubisz. Zombiaki ewidentnie lubią, ty nie lubisz. Zrozumiałem. Dobra. Udało się przejść, udało się przejść. Gdzie ty jesteś? A tam strzelił sobie, dobra. O panie, czemu pan nie chcesz tu wejść? No nie, żygadełko. Tam jest... Won! Won! Dobra, ten, który mnie ścigał, już nie żyje. Tam jest znak zapytania. Zobaczmy, co to jest. Konwój ewakuacyjny. Jak ja tam mogę się dostać? To jest pytanie za milion punktów. Zwabi gryzenie wirale. Ale to jest dosyć wartościowe. Nie mam żadnej petardy, nic z tych rzeczy. Dobra, zróbmy sobie kilka wabików. Tak na wszelki wypadek. Ekwipunek. Dobra, mamy wabik. Czy ja wabik mogę gdzieś tu użyć? No mają w dupie. Niech to nie rusza. No, nie rusza was to? Serio? Nic? Nothing? No tak nie jest, powiem szczerze. Dobra, ale może w ten sposób się uda. Idź, zostaw to. Domek średni. Tylko one tu niestety piłką. Genialne. Nie pomyślałem, że ta budla może od razu wywalić. Nie pomyślałem o tym.
No trudno, no zdarza się, no co ja wam poradzę, zdarza się. Ja też dopiero w tą grę w sumie zaczynam. Gdzie jest? 133 metry? Czy ja coś źle kliknąłem? Nie. Po prostu daleko mnie wypieprzyło. O nie! Bardzo daleko. No ale dobra, może jak będę częściej tutaj tak rozgrywał właśnie w ten sposób, to może, może, ale uda mi się w końcu nauczyć tego parkouru. Proszę się odczepić ode mnie. Ja tu tylko sprzątam. Dobra, czyli tak, konwój wojskowy jest na zamek trudny albo normalny, już nie pamiętam. Jakbym rzucił ten wabik w sumie, to może by się i udało. Dobra, kochani, ale w sumie zobaczycie więcej już w następnym odcinku, więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Linki w sumie do Discorda i jak do harmonogramu macie w opisie, ewentualnie teraz wam się pojawiają na ekranie. Dzięki wielkie, grał dla was Shiro, trzymajcie się, hej hej!